Lider, pośrednictwo ubezpieczeniowe, najlepsza ochrona od Beniamina. Polecam. Elektromobilność wspiera Evstone, najlepsze urządzenia do ładowania. Kod rabatowy znajdziesz w opisie. Elektromobilność wspiera Greenway. Zapraszam na odcinek. Cześć, witam. Dzisiaj znowu pod Janem w Skawinie i dzisiaj kolejny Nissan. Ale żeby nie było, tym razem już całkiem elektryczny. Dzisiaj pojedziemy do Zakopanego modelem Townstar. To jest nowy model Nissana. Co za auto do nas dzisiaj przywiozłeś? Nissan Townstar. Takie auto cudo w wersji elektrycznej. Co my tutaj mamy? Jak już jestem przy oponach, to zobaczymy, co tu jest. Toyo Tires, a rozmiar jakiś nie za duży. 205, 60, 16. Z przodu i z tyłu zapewne to samo. Nie za duże to jest auto. No i żebyśmy wiedzieli, czym jedziemy, to od razu zmierzymy tego pojazda. Co my tutaj mamy? My tutaj mamy jakieś 1,70 m, tutaj na wysokość mamy jakieś 110 m, a między nadkolami jakieś 126 m. I do drzwi zamkniętych mamy 176 cm. Przy czym tu wystaje taki uchwyt, do uchwytu jest 170 cm. No i popatrzcie, nie tylko w jakichś tam Bentleyach są drewno, tu mamy sklejeczkę, także tutaj też w drewnie wykończony jest. A żeby coś dało się więcej przewieźć, no bo tutaj ta paka nie jest za wielka, no to tutaj mamy taki bagażnik dachowy. No już wiem, czemu tu nie trzeba takiego dużej paki, bo tu można dużą przyczepę pociągnąć. Mamy DMC 2220 i DMC z przyczepą 3720, co nam daje przyczepę z hamulcem 1,5 tony. Także takie niepozorne auto, a taką pozorną przyczepę. O tym, że paka jest mała. Czy jest mała, czy nie jest mała, trudno to jednoznacznie określić. Zależy to, kto co potrzebuje. Tak, dokładnie. Jej gabaryty to jest tak naprawdę 3,3 m sześciennego, więc wcale nie jest aż tak mało. W przypadku L2, która jest o 40 cm dłuższa od L1, czyli od tego samochodu, przy którym stoimy, ta powierzchnia użytkowa wzrasta nam o 1 m, czyli mamy 4,3 m sześciennego. No to już jest trochę. To są konkretne, cenne. Tak. Tak. Informacje. Śmiało tutaj euro poleta nam wchodzi. To jest też ważna informacja, myślę. Ważna. Zdecydowanie. Czyli mamy dwie długości. Tak. L1 i L2. L2, dobra. L1 ma długość 4,5, powiedzmy zaokrąglając już, natomiast L2 ma 4,90 m. Więc no już jest... To już jest tak. Wystarczy. Zdecydowanie większe. Codziennie. Dobra, ale chowamy się, bo jest chłodno. Zamarznę tu. No i co? Siedzimy sobie tu milutko, cieplutko, komfortowo. Jest podstawowe wyposażenie elektryka. Według mnie oczywiście, czyli podgrzewane fotele. Kierownicy podgrzewanej nie widzę. W tej wersji nie ma. W tej wersji nie mamy. Mamy też pokasowane zegary, więc co? Więc ruszamy do Zakopanego. Prowadź do Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zakopane. Nawigacja do Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zobaczymy, co się pojawi. Pokazało się godzinę 42 i 99 km. Teoretycznie mamy być na 11.48, więc no ruszajmy. Pierwsze metry za mną, jest cicho. Nie ma silnika. Jest cicho, silnik zostawiliśmy. No te belki dachowe niestety świszczą, ale to jest przypadłość większości belek dachowych. Aczkolwiek tutaj zapraszam do Zakopane testu z Kiją Eniro, która miała takie balki dechowe, że praktycznie nie świszczały. Jest to do zrobienia, ale to bardzo ciężko takie znaleźć. Pierwsze metry, pierwsze kilometry, więc zacząłem się tutaj bawić. No i widzę taką szufladę tutaj wielką, taki wielki schowek, bardzo wygodny. Widać, że to tak pod dostawcze auto zrobione. Tych schowków mamy całkiem sporo, bo pojemność wszystkich łącznie będzie na poziomie 44 litrów, więc jest już trochę. To faktycznie. Różnego rodzaju rzeczy możemy sobie tutaj schować. Możesz jeszcze pokazać tą górną półkę, która jest też dość obszerna. Tutaj mamy jeszcze taki pawlacz, tak, jak to się nazywało za czasów naszego dzieciństwa. Były w modzie pawlacze i widzicie, wraca ta moda. Dokładnie tak. Stare, sprawdzone rozwiązania są najbardziej praktyczne. Tutaj widzę jeszcze, zostało chyba po kluczyku starym, taka zaślepka. Dokładnie. Natomiast tutaj mamy standardowy start już guzik i taki lewarek, który mi przypomina do złudzenia klasyka takiego gatunku. No, oczywiście automat najlepszy na świecie, czyli
jeden bieg do przodu, tak, i tyle. I do tyłu jeden mamy. I tutaj mamy dwie półeczki do ładowania telefonów. Akurat w tej wersji ta ładowarka jest, nie mamy ładowarki bezprzewodowej indukcyjnej, natomiast w innych również występują wersje z ładowarką indukcyjną. Tutaj mamy też schowek na telefon, półeczko na jakieś butelki, które możemy właśnie, jak sobie się tu włożyć. Bawimy, to jeszcze pokażę. Tu mamy gniazdko zapalniczki. Tu jak widzicie mam podłączony telefon, więc jest USB. I USB jest jeszcze w tym schowku przed Możesz tobą. Pokazać taki większy schowek. Tak, tu jest duży schowek. W tej wersji akurat nie mamy, ale jest jeszcze taki bardzo praktyczny uchwyt, który możemy zamontować z jednej albo z drugiej strony. Uchwyt na telefon, bardzo praktyczne rozwiązanie, które przydaje się podczas takiej bieżącej jazdy i użytkowania tego samochodu. Trochę mobilnego biura. Z wyposażenia widzę tu jakiś jeszcze lewarek od zmiany radia, tak? Tak, tutaj mamy pilota. Za 400 metrów skręć łagodnie w lewo. Trzeba będzie go nauczyć, żeby nie gadał do nas. I po pierwszych kilometrach oscylujemy w okolicach 18-19 kWh na 100 km. Pokazuje nam zasięg 156 km. Auto ma 52 km przebiegu, także to jest jego dziewiczy rejs. Tak, fabrycznie nowe w zasadzie możemy powiedzieć. Jeszcze elektrycznie sterowane szyby, lusterka, składane lusterka. No i taki tutaj zestaw przycisków na kierownicy. Tempomat, ogranicznik prędkości. Tempomat jest zwykły czy adaptacyjny? W tej wersji jest zwykły, natomiast występuje również w pozostałych wersjach adaptacyjny. Mamy wtedy tak zwanego ProPiloto. A tutaj kciuk w górę dla Nissana za fizyczne przyciski. To jest coś, co ja zdecydowanie lubię. Chcemy cieplej, kręcimy w prawo i mamy cieplej. Ciekawostek, na razie udało mi się znaleźć, że można ładować później, czyli można ustawić opóźnione ładowanie. Czyli na przykład, żeby zaczął się ładować o 22, jak nam przyjdzie tania taryfa. Tak, dokładnie tak. Dzięki usługom Nissan Connected Services mamy dostęp do aplikacji, przy użyciu której możemy sobie właśnie zaprogramować czas ładowania. Bardzo praktyczna i wydajna funkcja. Kilka programów ładowania. Tak. O, to fajne, bo zazwyczaj jest jeden, ale to możemy mieć inaczej. Na przykład możemy w weekend mieć taryfę G12W i cały weekend tani prąd, to możemy sobie tutaj to poustawiać. A to dokładnie sprytne. Tak. To powiem szczerze, chyba pierwszy raz coś takiego widzę. Dajcie znać, jak oczywiście widzieliście to w innych autach, żeby takie były szerokie harmonogramy. No i oczywiście można tak samo sobie ustawić, że na przykład o 7 rano jak wstajemy, to ma być auto cieplutkie i zagrzane. Albo schłodzone. I to i to tak samo tutaj jest kilka tych programów. Nie, fajnie, fajnie. To naprawdę pomyśleli. Tak. Ja lubię takie rozwiązania. Natomiast jak widzicie, nie działa to wszystko za szybko. Taki jest troszkę zlagowany ten ekran. Podejrzewam, że jak ktoś tutaj raz ustawi, to więcej nie będzie się bawił tymi ustawieniami. No niestety nie wiemy, z ilu procent startujemy, bo jak widzicie, mamy tutaj taki klasyczny zbiornik, znaczy wskaźnik jak do zbiornika paliwa, zbiornik prądu. Nie wiadomo, ile to jest procent, no tak na oko mamy tutaj, ja wiem, z 80%, no coś takiego. No. Nie udało mi się też znaleźć w CarScannerze opcji, żeby połączyć się z tym samochodem, więc no dzisiaj musimy tak na oko troszeczkę. To czym, Sebastianie, się na co dzień zajmujesz? Ja tam oczywiście wiem, ale tak, żeby widzowie mieli świadomość. Pracuję w motoryzacji już od kilku dobrych lat, która jest moją pasją. Konkretnie pracuję w salonie Nissan Japan Motors w ramach grupy PGD. I mam tutaj taką przy okazji wielką prośbę do Was. Jeśli pracujecie w jakimś salonie i macie samochód elektryczny, którego nie ma w opisie tego filmu, tam w opisie filmów są wszystkie zakopane testy, no to konkretnie się zgłaszajcie, koniecznie się zgłaszajcie, bo moje marzenie jest takie, żeby każdy dostępny w Polsce elektryk pojechał na zakopane testy. I naprawdę nie ma dla mnie znaczenia, kto tym samochodem do mnie przyjedzie, ważne, żeby tym samochodem przyjechał i żebyśmy taki test mogli wykonać, więc wielka, wielka prośba, bo troszkę jeszcze samochodów brakuje, a myślę, że to fajna przygoda. A przy okazji myślę, że no jakaś tam promocja salonu, bo no nie będziemy ukrywać, skąd auto przyjechało, bo no to nie jest moim celem tu ukrywanie czegokolwiek na pewno. Także tak, taką mam tutaj gorącą prośbę. I powolutku pozwoliłem sobie zmienić kadr, no bo zaczęło robić się zimą. Oni tu kombinują. A koszą trawę? Koszą śnieg. Nie trawę, ale patrzcie, jaki fajny sprzęt. Jedzie tutaj i z pobocza całe te zapasy śniegu. Tak. Usuwa. No i przypominamy, odcinkowy pomiar prędkości w tunelu. No i dajcie znać w komentarzach. Jeśli ktoś wie, to oczywiście będę wdzięczny.
co w takiej sytuacji, jeśli mamy tutaj na tym prawdziwym znaku i na tym dużym billboardzie 100 na godzinę, a w tunelu nagle zmieni się na 70 na tych malutkich wyświetlaczykach. Czy te malutkie wyświetlaczyki spełniają polskie normy i też są obowiązującymi znakami? To jest pytanie, które już zadawałem na jednym Zakopane teście i na razie, przynajmniej na ten moment, nie ma odpowiedzi. No bo tu mieliśmy prawdziwy znak, zgodny z normami, gdzie było 100. A zdarzyła mi się sytuacja, że potem w połowie tunelu zmieniło się na 70 na tym malutkim znaku. No i według mnie, oczywiście mogę się mylić, jeśli to nie ma swoich wymiarów, to nie jest znak drogowy, to jest informacja. Ale może głupoty gadam, więc koniecznie mnie poprawcie w komentarzach, po prostu chcę dojść prawdy, bo no, znam kogoś, kto dostał w ten sposób mandat. W czasie przejazdu przez tunel zmieniła się w połowie przejazdu prędkość, on nie zwrócił na to uwagi, no i średnia wyszła za duża, a jemu zaliczyli, że miał jechać 70 cały tunel, bo tam na 70 przeskoczyło. No ale on mówi, że to 70 pojawiło się już w trakcie jego przejazdu. No jest to taka sprawa dość ciekawa, a mnie też ciekawi, no czy w Polsce te oto znaczki tutaj po prawej i po lewej to są obowiązujące znaki. No bo według mnie są za małe. Ale ciekawa, taka ciekawostka. A jak mi się tutaj jedzie? No powiem, że mi się jedzie bardzo wygodnie. Auto jest tak dość sztywne, no ale to dostawczaki takie raczej są, ale nie jest za sztywne. Nie jest tutaj takie zawieszenie, że wypadają plomby, jak ja to nazywam. Jest raczej w porządku. Takie dość stabilne, bym powiedział, ale nie za sztywne. No i tym sposobem właśnie przejechaliśmy tunel. Dawniej to zajmowało gdzieś z 10 minut, 15 czasem, a teraz zajmuje troszkę ponad minutę. No nie wiem, czy dzisiaj, Sebastianie, zobaczymy Tatry. Będziesz niepocieszony, kurczę. Przy tej pogodzie chyba nie. Chyba nam się nie uda, ale ja tam jeszcze trzymam kciuki za tą pogodę. Może Anusz Widelec... Może akurat. Anusz Widelec zobaczymy. Zawieje wiatr i rozwieje chmury. No i zapewne, jak ktoś u Was kupi w salonie taki samochód, no to może ubezpieczyć auto, może załatwić leasing i kompleksowo do tak, tematu podejść. Tak, oczywiście, że tak. Mamy pełną ofertę ubezpieczeń na miejscu, mamy pełną ofertę finansowań. Każdy znajdzie dla siebie coś, co będzie w 100% odpowiadało jego potrzebom, więc zachęcamy do zapoznania się z ofertą. A ja przy okazji zachęcam zawsze do zerknięcia w sekcję komentarzy i w opis tego filmu, bo ja tam zawsze daję link do mojego znajomego Benjamina, a to w takim celu, że jeśli ktoś chce wspierać mój kanał, no to Benjamin wspiera kanał Na Prąd po Polsce. Czasami, tak jak tutaj Sebastian mówi, można załatwić wszystko w salonie, ale czasami Benjamin potrafi znaleźć coś jeszcze lepszego. Nie mówię, że zawsze to da się zrobić, ale czasami się da. I tu też wielka prośba, jeśli już zrobicie kalkulację u Benjamina i wyjdzie Wam tyle samo, a chcielibyście wspierać mój kanał, no to zdecydowanie ubezpieczcie się u Benjamina. Będę bardzo wdzięczny za tego typu wsparcie. No na pewno jeździsz wieloma autami, jako że pracujesz w salonie samochodowym i powiedz mi, jakie są Twoje tutaj takie spostrzeżenia, co Ci się podoba w elektrykach, co Ci się nie podoba w elektrykach, w tym konkretnym może elektryku, jak Twoje wrażenia? Wiesz co, no trudno jednoznacznie odpowiedzieć na takie pytanie. Ja osobiście jestem zwolennikiem Czyli samochodów. Czyli tak będziesz mówił jak ja, to zależy. No bo to chyba jedyna słuszna odpowiedź na tak postawione pytanie. To zależy. Zależy od wielu różnych czynników. Osobiście preferuję samochody z napędem spalinowym, bo takie wolę, takie są gdzieś tam bliższe mojemu sercu i za takimi czuję się lepiej. Natomiast no, patrząc na to, jak rozwija się motoryzacja, że są wprowadzone strefy czystego transportu, że jednak ta ekologia zaczyna nabierać na znaczeniu i kładziemy większy nacisk na to, żeby żyć zdrowo. W przypadku samochodów elektrycznych ma to sens, jeżeli jeździmy po mieście, dużo po mieście, tak? No bo te samochody są stworzone do tego, żeby jeździć po mieście, no bo mamy dużo przyspieszenia, mamy dużo hamowania, podczas którego odzyskujemy energię. Mieście, tak się przerwę, to jest jak ryba w wodzie. Dokładnie tak, naturalne środowisko, do którego taki samochód został stworzony. Jeżeli będziemy brali pod uwagę chęć odbycia jakiejś dłuższej podróży, no to silnik spalinowy będzie zdecydowanie lepszym rozwiązaniem. Choć pewnie spalinówki tutaj z tobą trochę polemizuję, ale dokończ zdanie. Chociaż pewnie spalinówki prędzej czy później też będą skazane na wymarcie, no bo jak wszyscy wiemy, od 35 roku będzie zakaz sprzedaży samochodów z silnikami spalinowymi, więc no pewnie w większym stopniu jeszcze niż na dzień dzisiejszy będą się rozwijały hybrydy, w których pewnie upatruje no, przyszłość silników spalinowych. No, zdecydowanie powiem szczerze, że są na pewno różne wizje i różne drogi, natomiast no, ja z doświadczenia 6-letniego jazdy autami elektrycznymi powiem Ci tak, że już na dzień dzisiejszy są auta elektryczne
które w zasadzie jadąc w trasę, gdzie jest dobra infrastruktura, czyli no jest kilka takich tras w Polsce i wiele na zachodzie Europy, nie odczułbyś, że jedziesz elektrykiem. No bo gdy mamy samochody pokroju na przykład Kia V6, która się ładuje w 18 minut do 80%, no tak, i potrzebuje to zrobić co 200-300 km, a ty w trasy zazwyczaj jeździsz z rodziną na wakacje, no to najczęściej. To no, ciężko jest jechać dłużej bez jakiegoś przystanku. Oczywiście, że się da i oczywiście, że można tak jeździć, ale też z takiego mojego doświadczenia, bo też tak kiedyś jeździłem do upadłego, że tak powiem, doszedłem do wniosku, że to jest wcale nic fajnego, że dużo fajniej jest jednak robić te regularne przystanki. Dojeżdżamy do celu dużo mniej zmęczeni, dużo mniej jakoś tacy zirytowani, no po prostu spokojniej się jedzie. To na pewno. A summa summarum, jadąc na wakacje nawet tam nad morze, jeśli byśmy przyjechali, nie wiem, pół godziny później, godzinę później, no to jest kwestia jakiegoś tam, wiadomo, priorytetów, no bo jeśli ktoś, nie wiem, ma taką pracę, że potrzebuje być do południa w Poznaniu na spotkaniu, mieszka na południu Polski, no to dla niego elektryk na dzień dzisiejszy będzie jakiś kłopotem. No tak. Natomiast w 90% przypadkach taki elektryk, na co dzień mamy super samochód, no bo ładujemy w domu i ładowanie w domu jest dużo prostsze niż tankowanie, dużo przyjemniejsze. Dużo mniej czasu zajmuje. No, to na pewno. To jest dzieje wygoda. Się to niejako przy okazji. Więc w skali roku no, zaoszczędzimy ten czas na co dzień, bo na co dzień nie marnujemy tego czasu na stacji paliw. Uh-huh. No to stracimy, tą powiedzmy, stracimy w cudzysłowie godzinkę, jak pojedziemy w trasę. Natomiast no, nie jest tak różowo, jakby to wyglądało. Też jak niektórzy mówią, że to wszystko tak jest fajnie, bo no, do dzisiaj infrastruktura w Polsce jest słaba. Nie chodzi o to, że jest mało ładowarek, tylko o to, że mamy pojedyncze stacje ładowania. Tak, i tak. O ile to 5 lat temu nie było żadnego problemu, bo 100 tysięcy kilometrów, uwierz mi, ani jednej zajętej ładowarki. A dzisiaj trochę jadę, inaczej. Jedna zajęta, druga zajęta, trzecia zajęta, dobrze, że do czwartej dojeżdżam, nie? Bo mam auto z dużym zasięgiem. Ale już tak jak my dzisiaj jedziemy, to mamy co? No, w zasadzie w samym Zakopanem mamy Greenwaya i mamy PGE, które bardzo ciężko odpalić. I prawdopodobnie ktoś tam będzie. Właśnie. Tak. Damy radę, bo no, ja mam przerobione te wszystkie scenariusze, ale no, nie jest to zabawa dla każdego, to trzeba uczciwie powiedzieć, nie? Tak, no, trzeba do tego podejść planistycznie, pewne rzeczy sobie w czasie rozplanować, no i da się to zrobić, tak? No, dla chcącego nic trudnego. No, na pewno trzeba mieć taką dobrą świadomość swoich potrzeb i dopasować auto do potrzeb. No, nie można tak w ciemno, że dobra, kupuję elektryka i będę nim jeździł wszędzie, bo może być wielkie rozczarowanie, natomiast może. Jeśli ktoś, tak jak w przypadku tego Townstara, jak sama nazwa wskazuje, gwiazda miasta, tak, właśnie, to myślę, że to jest idealny zasięg na takie auto. Zobaczymy, jakie to będzie mieli zużycie średnie z przejazdu w górę i w dół. Ja szczelam, że około 20 kWh, więc jakieś 200 km to jest taki według mnie realny zasięg. Tak, przypomnę, dzisiaj mamy zimę, więc zimowego zasięgu 200 km realnego, to już myślę, że dla wielu biznesów to jest jak najbardziej wystarczający zasięg, tak, akceptowalny. A jeśli ktoś, tak jak mówiłem, no jeszcze ma swój prąd, no to w ogóle ma koszty jazdy zminimalizowane do zera. W akumulatorze jeszcze prawie połówka, więc jestem mile zaskoczony, że całkiem nieźle nam to dzisiaj idzie. Jesteśmy w tym momencie na 800 metrów nad poziom morza, czyli to jest najwyższy pośredni punkt trasy. W zasadzie jak tu dojedziemy, to już do Zakopanego dojechaliśmy. Tak to mniej więcej wygląda. A my mamy na ten moment 24,8 kWh na 100. Przy okazji jeszcze nam tutaj pokazuje chwilowe zużycie lub chwilową rekuperację na tym liczniku powyżej. To jako, że jesteś gdzieś pasjonatem motoryzacji, zresztą tak jak i ja, no i pracujesz w automotive, to jak twoim zdaniem będzie wyglądała przyszłość motoryzacji? Czy będzie spalinowa, czy będzie hybrydowa, czy może wodorowa, czy może elektryczna, czy może na baterie, czy może jeszcze co innego? No bo opcji jest przed nami wiele. Dużo pytań w jednym pytaniu. Chciałoby się powiedzieć, to zależy od wielu różnych czynników, ale myślę, tak podsumowując wszystko to, o czym tutaj w międzyczasie rozmawialiśmy, że chyba silniki spalinowe nie tak do końca są skazane na wymarcie. Pewnie nie będą dostępne w postaci V12, V8, więc pewnie będą rozwijane inne alternatywne napędy i hybrydy najprawdopodobniej będą
bardzo dynamicznie się rozwijały. Takim ciekawym z ostatniego czasu pomysłem, a może pomysłem, no, trudno to nazwać pomysłem, ale sposobem na odkrywanie motoryzacji na nowo jest silnik zaprezentowany przez Liquid Piston, który wziął na warsztat silnik Van Klein i jako przewrócił go na lewą stronę, niwelując tym samym wszystkie wady silnika Wangla i przekuwając je w zalety. Sprowadza się do tego, że w silniku zaprezentowanym przez Liquid Piston mamy owalny tłok, który porusza się w trójkątnym korpusie, czyli jest to dokładnie odwrotnie niż w przypadku silnika Wankla, przez co wszystkie... Przypomnijmy, w Wanklu był, tłok był trójkątny. Tłok był trójkątny i poruszał się w owalnym korpusie. Tutaj mamy na odwrót, dzięki temu nie mamy aż tak dużych strat cieplnych i te silniki są o ponad 30% bardziej efektywne, a przekłada się to na wzrost mocy z tej samej pojemności na około 10-krotność. No to jest naprawdę dużo. Co nam to daje? No daje nam to pewne możliwości w postaci no, miniaturyzacji tego silnika, no bo jeżeli mamy mieć taką samą moc z 10-krotnie mniejszego silnika, no to nagle się okaże, że silnik, który będzie zamontowany w samochodzie, coś powiedzmy na wzór Qashqai i Powera, o którym wcześniej rozmawialiśmy, nie będzie już dużym, klasycznym silnikiem spalinowym 4- bądź 3-cylindrowym, tylko będzie małym silnikiem wielkością przypominającym ten w gokarcie, a będzie... De facto jednocylindrowym. Dokładnie tak, jednocylindrowym, który będzie no, w zupełności wystarczający do tego, żeby auto pokroju Qashqai no, w sprawny sposób napędzać, oczywiście poprzez napęd elektryczny. Ja tak jeszcze tu, jak jesteśmy w temacie Qashqai, to no moje marzenie jest i w komentarzach dużo ludzi też tak pisało, że gdyby ta bateryjka tam była troszkę większa, żeby tam się dało go troszkę no, z gniazdka tak, podciągnąć tak, i tak troszkę więcej na tym prądzie pojeździć, a potem jeszcze zagazować, to już by było auto marzenie. Tylko cena takiego samochodu byłaby na trochę innym poziomie wtedy. No niestety, coś za coś. To coś za coś, więc ja generalnie uważam, że producenci powinni dawać nam opcje różne i no i tak jak tutaj jedziemy w aucie, które no nie ma one pedal driving, uważam, że jeśli jest auto elektryczne, to powinno być zawsze to w opcji. Powinno. To, że ktoś tego nie chce, jakiś tam rynek tego nie oczekuje, ale czemu nie dopisać linijki kodu i czemu nam nie dać tego w opcji? I tak samo powinny być te opcje, no troszkę droższe oczywiście, ale opcja pod tytułem dokładamy kilka kilowatogodzin do takiego Qashqai'a. No Musk się chwalił, że jego kilowatogodzina kosztuje $100, no to powiedzmy 500 zł za kilowatogodzinę. Dokładamy 10 kilowatogodzin, to jest 5000. Tak. To nie są kosmiczne koszty, a mogą przynieść w skali eksploatacji wieloletniej kosmiczne oszczędności, tak, wymierne korzyści, jeśli ktoś ma fotowoltaikę, czy jakiś inny sposób na tanią energię. A już z zagazowaniem to nasze gazownicy sobie poradzą. Poradzą. I z tym to, o to bym się nie martwił. Dokładnie. Hybrydowe Toyoty też zostały zagazowane, więc spokojnie. No i znam takich, co potrafią w ten sposób się nauczyli tymi hybrydami jeździć, że tam do 5 litrów LPG. Oczywiście przy spokojnej jeździe wokół komina, no bo autostrada to jest duże zapotrzebowanie na energię i cudów nie ma, ale jak się umiejętnie plątamy taką hybrydą, to można zejść do takich wartości. I ja bym tego typu konstrukcji nie przekreślał, no zwłaszcza w czasach, gdy no, ładowanie auta elektrycznego w tym roku jest 3 razy tyle kosztuje, co w tamtym roku. No to jest... No tak, to prawda. Zresztą widzimy to po zainteresowaniu naszych klientów. No w momencie, kiedy wybuchł konflikt na Ukrainie, zapytanie o Leafy, no tak naprawdę co drugie, co trzecie zapytanie dotyczyło Leafa. No w tym momencie sytuacja się trochę zmieniła, ceny paliw wróciły do trochę bardziej normalnych poziomów. Ceny prądu natomiast no, poszły do góry, no, przez co zainteresowanie tymi samochodami z napędami elektrycznymi też trochę spadło. Ja to też widzę u siebie, zajmuję się takimi konsultacjami, pomagam ludziom przed zakupem samochodu podjąć właściwą decyzję i no, jest różnica, bo no, niestety kiedyś to było tych konsultacji po pierwsze dużo więcej, a po drugie, no teraz w zasadzie konsultacje to są tylko z osobami, które posiadają fotowoltaikę. No, gdy ktoś nie posiada fotowoltaiki, no, no tak, i zaczyna to wszystko przeliczać, nie ma takiej... to już to nie jest tak kolorowo. No ja to zawsze tak prosto liczyłem, no, 100 tysięcy kilometrów ile mnie kosztuje, no i spalinowym autem to jest pi razy drzwi, 30-40 tysięcy to jest koszt
paliwa, jak kupiłem elektryka, to udało mi się zejść z kosztem paliwa 10-krotnie, czyli tam z 30-40 tysięcy na 3-4 tysiące. Subtelna różnica. I to było naprawdę wow. Wow, nie? Natomiast no teraz, gdy zaczynamy to liczyć, no to ta kilowatogodzina już kosztuje kilka razy więcej niż jak ja to robiłem 5-6 lat temu, nie? I to już niestety no nie jest aż takie wow, a samochody nam podrożały, elektryczne no też nam podrożały bardziej, no pamiętam czasy, gdy Leaf po wszystkich rabatach kosztował 100 parę tysięcy, a teraz kosztuje prawie 150, więc tak. No nie jest to najlepszy czas na zakupy, ale uważam, że Townstar, czyli to, w czym dzisiaj siedzimy, do pewnych zastosowań i tak zawsze się obroni. No bo tutaj mamy co? Przeglądy rzadziej, tańsze przeglądy. Tak, no przeglądy jak to w samochodzie elektrycznym, co 30 tysięcy kilometrów albo raz w roku. Czyli tak jak w moim Leafie. Tak, dokładnie. Jeśli chodzi o przegląd, no to jego zakres jest też dużo mniejszy w porównaniu do samochodu z klasycznym silnikiem spalinowym. No bo nie mamy całej masy podzespołów, które są w spalinówkach. Tym samym po pierwsze taki przegląd jest tańszy, po drugie prostszy, a to wszystko razem powoduje, że całkowity koszt użytkowania samochodu jest dużo niższy niż takiego z silnikiem spalinowym. No TCO na pewno wyjdzie lepiej. Tak, łatwo jest też policzyć. No i zachęcam też do tego, żeby kupić pakiet przeglądów serwisowych, no bo wtedy tak naprawdę już znamy absolutnie całkowity koszt użytkowania samochodu w perspektywie powiedzmy 3 czy 5 lat. Łatwo jest to policzyć i mamy z góry zaplanowane wszelkie możliwe wydatki, pozostają tylko i wyłącznie elementy eksploatacyjne, wycieraczka, płyn do spryskiwaczy, ewentualnie klocki hamulcowe, no i tyle. Tutaj znowu Ci wejdę w zdanie, z tymi klockami hamulcowymi to no, nasz Leaf ma 120 tysięcy i połowę klocków, bo tak, odzyskujemy energię. Tak. I tu jest też coś, o czym większość kierowców zapomina, że gdybyśmy kupili takiego Townstara do miasta, bo zakładamy, że takie jest przeznaczenie tego samochodu w wersji spalinowej, no to jeśli będzie, najpierw mówię o wersji spalinowej, jeśli byśmy kupili takiego Townstara w wersji spalinowej na miasto i byśmy jeździli tam powiedzmy 50-100 tysięcy rocznie, no to kwestia roku, dwóch i będziemy mieli prawdopodobnie zajechane sprzęgło, będziemy mieli klocki do wymiany, klocki, jeśli to będzie diesel i będzie jeździł ciągle zimny, ciągle niedogrzany, to zaczną się problemy z filtrem cząstek stałych, a tutaj tych wszystkich elementów nie ma. Nie ma. I czasem to może być ta myśl, która powinna gdzieś tu kogoś skłonić choćby do przemyśleń nad elektrykiem, no, że jeśli zamierza jeździć dieslem krótkie trasy po mieście, no to raczej się prosi o problemy, nie? Tak. A elektryk no, to jest tutaj wyborem no, optymalnym, nie? Optymalnym, dokładnie tak jak mówisz. Więc jak ja to mówię, no, dla każdego coś innego. Tak, każdy coś dla siebie znajdzie. Grunt właściwie określić potrzeby, jakie mamy i poszukać odpowiedniego dla siebie rozwiązania. Ale mamy jakieś dzisiaj mega korki, więc dzisiaj troszkę inny przebieg i będę patrzył na zużycie, bo przed nami kiedyś było mauzoleum Lenina, więc klasyczne w Poroninie, przy Leninie mamy 23 kWh na 100. Tak to się prezentuje, a my dzisiaj takim tutaj jedziemy objazdem, no bo żeby ten Zakopane test nie trwał 5 godzin, to staramy się omijać korki, a to wszystko dzięki temu, że mamy tutaj na pokładzie Androida. No możemy sobie na bieżąco patrzeć, co się dzieje. No jak widzicie, w Skawinie śniegu nie było nic, a tutaj patrząc na tą bandę po prawej, chyba pługiem wirnikowym to wycinali, no to tego śniegu tutaj na Podhalu było, jak to moja koleżanka Monika, którą tu serdecznie pozdrawiam, mówiła, było aż za dużo. No i resztki tego śniegu widać pomimo odwilży. My tutaj w prawo będziemy jechać na Zakopane drogą 47, ale potem jeszcze kilka objazdów zrobimy. No, pokazuje nam 8 km i 18 minut. Przed chwilą pokazywało 30, zanim ten objazd tutaj kliknąłem. Więc zdecydowanie warto kombinować. No teraz jest taki nieszczególny czas na Zakopane testy, bo mamy ferie. I to są chyba mazowieckie teraz ferie. Tak. Więc no niestety jest tutaj to wszystko zakorkowane, ale damy radę. I Townstar też daje radę. W akumulatorze mamy jakieś jeszcze na oko, ja wiem, z 30%? Jak tam obstawiasz? Tak, mniej więcej wygląda około 30 kilku procent. A startowaliśmy z jakieś około 80, więc potrzebował około połowy baterii, żeby dojechać z użyciem 23, czyli te 40 parę ma dostępne. Myślę, że jest to wszystko w miarę realne.
Ja myślałem, że będzie mi bliżej 30 zużycie, także jestem szczerze zdziwiony, że jest tylko 23. Teraz nawet spadło na 22,9. Siedliśmy w prawo na równoległą drogę, no bo tam wszystko stoi na amen. Mam nadzieję, że nie będą wszyscy oglądać tego filmu, bo by nam się ten objazd zakorkował. No i tak patrzę na te góry śniegu i przyszło mi do głowy zapytać, jaki tu jest napęd, bo w sumie to nie wiem. Tu jest przód, tył? No niestety nie mamy tutaj napędu na cztery koła, nie mamy napędu na dwie ośki, tutaj mamy napęd tylko na przód. I tutaj mamy ciągle roztopy i przymrozki, więc droga zrobiła się dla auta terenowego. I mi się przypomniało, że musimy pomierzyć prześwit jeszcze tego auta, bo tego zapomniałem zrobić. Jak dobrze, że na tą dziurawą drogę wjechaliśmy, coś mi się zawsze przypomni. No i zrobiła się przepiękna pogoda. No właśnie, słońce nam wychodzi. A krakusy dzisiaj prawdopodobnie poza mgłą nic nie zobaczą. Pewnie tak. To jest ta zaleta mieszkania na Podhalu. Tu jest zimą zdecydowanie fajniejsza pogoda. No i jadąc tutaj tą boczną dróżką, omijając korki na Zakopiance, będziecie mieli okazję zobaczyć ładowarkę, którą nieczęsto widujemy na Zakopane Teście. Tutaj mamy 50 na Orlenie, ale my jak zwykle jedziemy na Greenwaya. Greenway sponsoruje nasze ładowania na Zakopane Testach, za co bardzo serdecznie dziękujemy. No i popatrzcie, jest w końcu jakaś fajna pogoda. Takie Zakopane Testy, co ja lubię. I taką tu się ciekawostką z Tobą podzielę i z widzami. Ja tą trasę do Zakopanego jeżdżę od lat i gdy ta trasa tak się zakorkowała strasznie, bo jeździłem tu nawet na studiach na lody, miałem taką fantazję. No tak po prostu, żeby się przejechać. Nawet małym Fiatem tutaj jeździłem i tu się naprawdę przyjemnie z Zakopianką przez wiele lat jeździło. Natomiast ona się w pewnym momencie strasznie skorkowała, a ja głównie miałem auta z manualną skrzynią biegów i no znienawidziłem tą drogę do tego stopnia, że mi się tu zupełnie jakoś nie chciało jeździć. A jak zacząłem tu jeździć elektrykami, z automatami i z aktywnym tempomatem, to już stwierdziłem, że mi zupełnie przestało przeszkadzać, że tu się tak długo jedzie, że tu się tak smętnie jedzie. Po prostu oglądam widoki, odpoczywam. No tak. Po ciężkim dniu wsiadam do auta i po 2 godzinach jestem wypoczęty. I to jest coś, co też zauważyłem, że gdzieś ciężko jest osiągalne w autach spalinowych. Auta spalinowe generują więcej bodźców. Z racji tego, że słyszymy silnik, gdzie te biegi gdzieś się zmieniają, coś no, się tam dzieje. To zdecydowanie. A tutaj, nie wiem, jakie jest Twoje czucie z dzisiejszej jazdy, no nie jedziemy jakimś wybitnie komfortowym autem. Jedzie się bardzo płynnie, jedzie się przyjemnie, pomimo tego, że jedziemy samochodem no lekkim, bo lekkim, ale jednak dostawczym. Wersja wyposażenia no, też jest jedna z tych podstawowych, więc nie mamy jakichś tam dodatkowych usprawnień czy udogodnień, ale jedzie się naprawdę przyjemnie. No, elektryk ma tą zaletę, że no, jesteśmy w stanie jechać w korku z prędkością, nie wiem, 1-2 km na godzinę i ta jazda jest zupełnie płynna, nie jest szarpana, tak jak w przypadku niektórych automatów, no samochodzie z manualną skrzynią biegów już nie wspominając. Więc... Już nie mówiąc o tym, że mamy tutaj takie na przykład bardzo strome podjazdy, tu trzeba się tak, z kimś wyminąć, tak, ominąć, tak. Jest ciasno i możemy na takim bardzo stromym podjeździe też jechać 1-2 na godzinę, co bardzo jest bardzo płynne. Trudne w wykonaniu z jakimkolwiek autem, no nie mówiąc o klasycznym, kinetycznym automacie, to wszystkie te dwuskrzęgłowe automaty czy manuale, no to robi się problem, nie? Także do pewnych zastosowań taki elektryk naprawdę jest fajny, ale żeby to poznać, to trzeba się tym przejechać. Ja dzisiaj będę Cię trochę namawiał na te elektryki pewnie. Już tak mam chyba. Znaczy, nie no, żebyśmy się dobrze zrozumieli. No, jazda samochodami elektrycznymi potrafi też sprawić wiele frajdy. No nie wiem, nawet jadąc w mieście gdzieś tam na światłach, czasami zdecydowanie lepsze samochody można zostawić w tyle, jadąc zgodnie z przepisami. A do tego no wyprzedzanie. No my dzisiaj tu jakoś tak. Nie jedziemy wybitnie mocnym samochodem. Właśnie, musimy jeszcze powiedzieć, jakie tu są parametry. Ile to ma koni mechanicznych? 122 konie mechaniczne i 245 Nm. Nie są to może jakieś porywające parametry, ale pamiętajmy, że jedziemy elektrykiem. Jak na samochód elektryczny w zupełności jest to, są to parametry wystarczające, pozwalające na skuteczną, płynną jazdę i przemieszczanie się i również wyprzedzanie, o którym właśnie zacząłeś mówić. W elektryku wyprzedza się dużo, dużo przyjemniej, nie? To jest inne odczucie, nie trzeba się do tego tak przygotowywać. Tak. Mamy jakąś okazję, to po prostu wciskamy. Wykonujesz manewr i tak, tyle. Tak, tak. Jadąc manualem, no musimy zmienić bieg. Jadąc automatem, musimy poczekać, aż ten bieg się zmieni. I powinniśmy mieć przed chwilą Kasprowy na 12, ale Kasprowego nie było. Niestety tam górą jeszcze troszkę te chmury nam przysłaniają. Ostatnie metry przed nami, a my udajemy się na ładowarkę Greenwaya. Na rondzie będziemy jechać w prawo,
A ja zrobię to, co każdy powinien zrobić już dawno. A ja oczywiście zapomniałem, powinniśmy sprawdzić, jak tam sytuacja na ładowarce wygląda, bo to już nie te czasy, co kilka lat temu, jak ktoś ogląda moje stare filmy, to mówiłem, że na ładowarkach zawsze jest pusto. Teraz już zawsze pusto nie jest. A szczególnie, że mamy ferie, to różnie może być. I zaraz zobaczymy, co tutaj słychać na naszej ładowarce. I mamy typ 2 zajęty, czyli CCS powinien być wolny. Natomiast w Zakopanem mamy kilka opcji, mamy tutaj też słupki, moglibyśmy się takiego słupka podpiąć, na AC podładować 22 kW, więc zanim zjemy, to doładowalibyśmy więcej energii z tak zwanego słupka niż potrzeba nam na powrót do Krakowa. A gdyby była bardzo wielka bieda, to można zawsze wziąć ze sobą przenośną, mobilną stację ładowania podpinaną do siły i ze zwykłej siły też się można naładować. Co tutaj się dzieje? Tutaj to musiało być tego śniegu kilka dni temu naprawdę, naprawdę dużo. Przed nami już w oddali La Playa, nie wiem, La Playa, która jest czynna, chyba od 13:00, a ja bym dzisiaj taką ochotę na pizzę. No najwyżej pójdziemy do Taczańskiego Baru Mlecznego. Na 12:00 jest Wielka Krokiew, za tym budynkiem, musicie mi uwierzyć. Tutaj ładuje się Hyundai Kona, a my z boku się musimy wpasować. Wpasujemy się tu, śniegu co niemiara. No i tutaj niestety klasyczny problem, spalinówka zajęła ładowarkę. Ale my jakoś sobie z tym problemem poradzimy. No jakimś cudem udało nam się tutaj na zapałki wpasować. No i co? Przykładamy kartę i rozpoczynamy ładowanie. Tutaj nie będzie teraz pełnej mocy, bo się ładują dwa auta, bo obok nas ładuje się na typ 2 Hyundai Kona. No ale zobaczymy, z jakiej mocy wystartujemy. Idziemy coś zjeść, bo ja dzisiaj nie zdążyłem śniadania zjeść. I startujemy z 27%. Aktualna moc ładowania to 43 kW. No to Hyundai musi się ładować z jakąś małą mocą. 44. No nie wygląda to źle. No i zużycie finalnie w Zakopanem 23,7 kWh na 100 km. Takie dowieźliśmy. Tak mi się wydawało, że to ma całkiem spory prześwit. Tu do progu z jakieś 29 cm. No powiedzmy, że tutaj do tego niższego punktu no z 25 pi razy drzwi. Mówię, tu obstawiają nawet, że do maja poleży, także dzisiaj... Tak, pod Centrum Edukacji Przyrodniczej Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. No i co? Sprawdzamy, ile się ładowaliśmy. Jak obstawiasz? Ile zeszło? Czasowo? Czasowo. Pół godziny? Sebastian obstawia pół godziny, a ja mówię sprawdzam. W tym celu przykładam kartę do czytnika. I patrzymy. Ładowaliśmy się 53 minuty. No, no to przestrzeliłem. 53 minuty. W tym czasie doładowaliśmy 24,5 kWh. Aktualnie moc spadła do 11 kW i mamy 87% w akumulatorze. Wsiadam do auta, chciałem się pobawić, a on mi tu mówi, żebym albo zapiął pas, albo wyłączył zapłon. A ja się go nie posłucham i zobaczymy, co z tego wyjdzie. A, da się to zanulować. No dobra. I teraz co? OK, przytrzymujemy. I się powinno tu coś przekasować. Co ciekawe, skasował się też, znaczy kasuje się przewidywany zasięg. Do tej pory przewidywał nam na podstawie tej jazdy do Zakopanego, czyli pod górę, a teraz coś twardo liczy, bo już 159 zrobiło się 167 i nadal rośnie. No ciekawy patent, ciekawy. Już 168. A jak widzicie, nie ładujemy się, bo tutaj na typ 2 ładuje się ten oto pojazd, który stoi koło nas. No, obstawiajcie, do ilu dojdzie. Chyba stanęło na 168. Zobaczymy, ile dowieziemy. W każdym razie, wiemy, że startujemy z 87%. No i patrząc na tą wskazówkę, to może i to jest 87%. No i co, zegary przekasowane, więc ruszamy w stronę Krakowa. Z tak przepięknie zaśnieżonego, Zakopanego. Słonecznego. No, ta góra śniegu tutaj na tym chodniku po lewej to ma tak ze 3 metry na pewno. No i mamy tutaj jeszcze w standardzie w tej wersji kamerkę. No i od razu co mi się rzuciło w oczy jako właścicielowi Leafa, kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach. W naszym Leafie niestety tego nie było. No i mijamy się z elektrykiem, dziękujemy za przepuszczenie. No i tu jest zawsze problem z wyjazdem. Tutaj co najwyżej widać dachy samochodów. No i w sumie czy jedzie coś z dołu czy nie? W elektryku to się sprawdza tak. Otwiera się okno i się słucha. Jak nie słychać, to nie jedzie. No i będzie widok na Kasprowy.
No i pierwsze metry za kółkiem za mną. Bardzo przyjemnie się jedzie. Auto takie, jak ja to nazywam, kwadraciak, więc łatwe do ogarnięcia. Do tego duże te szyby, i boczna, i czołowe. Znaczy i boczne, i czołowa. Także widoczność bardzo dobra. Fajne, duże lusterka. Jeszcze dodam, że wyruszyliśmy o godzinie 13, a Google nam pokazywało godzinę 47. Chyba tak, jak pamiętam, tak, że dojedziemy. A, tylko teraz mam telefon niepodłączony, ale jak sprawdzałem przed odjazdem, czy nie ma jakichś korków, to godzinę 47 pokazało. Tak, to jest pokazywał. Jak na ferie i tak bardzo dobrym wynikiem, więc koło godziny 15 powinniśmy być w Skawinie, jadąc w tempie Google'a. No i patrzcie, no jaki błąd dzisiaj, nart nie wzięliśmy, kurczę, ale bym sobie tam pośmigał na harendzie. No przepiękne warunki, wyciąg stromy, czyli taki jak lubię. No takim widoczkiem nas żegna Zakopane. Powiem, że z żalem dzisiaj odjeżdżam. Następny Zakopane test prawdopodobnie jadę za 2 dni, to muszę namówić właściciela, żebyśmy wzięli narty. Skąd tyle tego śniegu jest w Zakopanem? No tutaj traktorami przywożą. No i tutaj włączyliśmy się do ruchu na Zakopiankę, więc co zrobiłem? Oczywiście but w podłogę i oczywiście, że na spęconych kołach na mokrym asfalcie był uślizg, ale to jest uślizg w stylu Nissana, czyli petarda. Auto cały czas walczy o trakcję, uślizguje, walczy o trakcję, uślizguje się, skręca. Nie ma takiego totalnego braku kontroli nad nim, natomiast ono cały czas idzie na granicy poślizgu i przyspiesza, nie obcina mocy. Tak powinno być w każdym aucie. Ja nienawidzę tych aut, które jak wyczują uślizg koła, po prostu wycinają całą moc, nie wiadomo kiedy ta moc wróci. W Nissanie tego nie ma. To jest rzecz petarda. No i w związku z tym nasz Nissan Leaf na starych oponach wielosezonowych wyjeżdża do mnie do garażu, a nasza nowa Kia Eniro na nowych zimówkach nie potrafiła przy tych samych warunkach do garażu podjechać. No bo niestety wycinała moc, a Nissan próbuje ile może, harata i idzie. Także to naprawdę ma znaczenie, jak ta kontrola trakcji jest zrobiona. Tu jest zrobiona, tak jakbym to powiedział, bardziej na sportowo, czyli nie obcina mocy, tylko walczy o trakcję. Wiadomo, że coś tam tą moc musi regulować, ale nie jest to takie wycięcie mocy bezmyślne, tylko takie regulowanie, żeby jakąś sterowność zachować, a żeby maksymalnie przyspieszać. Tu jest nastawienie na maksymalne przyspieszanie samochodu. No petarda, super opcja. Jakie zaspy śniegu przed Poroninem. No i na Zakopane test aż się prosi aktywny tempomat, także jakbym następny raz zrobił taki test na przykład letni, to poproszę wersję z aktywnym tempomatem zamówić dla mnie. Zgodnie z życzeniem. Będzie tak? Z aktywnym tempomatem, tak jest. Takie żarty nas tu się trzymają, ale jak to mówię, na Zakopane teście po pierwsze ma być wesoło, a po drugie mamy zaprezentować samochód, co on potrafi. A najważniejsze, ile zużyje energii w górę, ile zużyje energii w dół, bo zasadniczo tutaj styl jazdy wymusza rodzaj drogi, trasa, ruch i tutaj można zobaczyć, co dane auto potrafi. I tutaj już na tej trasie zazwyczaj po paru kilometrach wiem, czy dane auto jest oszczędne, prądożerne. Tam zazwyczaj są pytania, ile takie ładowanie kosztowało, więc myśmy tam doładowali 20, a zrobię tu przebitkę, bo nie pamiętam, ale powiedzmy, że 20 kWh, gdybyśmy doładowali, no to standardowa stawka na tej ładowarce to jest prawie 3 zł, więc 60 zł. No ale są pewne możliwości. Pierwsza możliwość to jest przedłużany co miesiąc rabat, który dalej obowiązuje w Greenwayu. Jest 30% rabat na ładowanie, jeśli masz podpiętą kartę Wizy. Czyli z 3 zł schodzimy na złotych 2. Do tego, jak ktoś więcej jeździ, no to może sobie wykupić abonament. I myślę, teraz tak troszkę z głowy strzelam, jak tutaj sprawdzę, to oczywiście napiszę, że kupując jakiś droższy abonament można dojść do 1,5 zł albo niżej. A biorąc pod uwagę, że na co dzień to auto ładujemy w domu, no i tak jak w moim przypadku to głównie prądem z fotowoltaiki, no to jak tam pojedziemy raz na miesiąc w jakąś trasę i naładujemy chociażby po te 2 zł, nie płacąc żadnego abonamentu, no to po 2 zł 20 kWh to jest 40 zł, no to nie jest źle. No, biorąc pod uwagę, że gdzieś tutaj takie nasze zużycie było do góry 23, myślę, że w dół będzie 15, 17, tam obstawiajcie w komentarzach, zanim obejrzycie oczywiście do końca, no to średnie wyjdzie nam koło 20 dzisiaj zużycie. Koło 20 bez abonamentu 2 zł to jest do uzyskania tylko przez kilka kliknięć aktywowanie rabatu, no to mamy 40 zł za 100 km. Przy drogim ładowaniu na ładowarce szybkiej, bo ładując w nocy w domu mamy około złotówki, czyli mamy 20 zł za 100 km.
No a inwestując raz w fotowoltaikę, mamy jazdę bezpłatną. A teraz takie założenie teoretyczne, jeśli ktoś jest na starych zasadach, czyli z prosumentem, tak jak ja, no to może sobie dołożyć fotowoltaiki. No i tutaj takie proste przeliczenie w przypadku tego samochodu, 1 kW-pik, który można dołożyć, no zależy kto jak umie negocjować, za 3 do 5 tysięcy złotych, powiedzmy, że 5, tą górną granicę, to raz zainwestowane 5 tysięcy złotych daje nam 5 tysięcy kilometrów rocznie, bezpłatnie, przez wiele, wiele lat. Patrząc na to, że to jest auto miejskie, które mogło, gdyby w wersji spalinowej nim jeździć po mieście, to zużywałoby no paręnaście litrów benzyny, bo diesel na miasto to w ogóle odpada, no to złotówka za kilometr wychodzi takim benzynowym samochodem, a tutaj mamy złotówka za kilowatogodzinę w pierwszym roku, a kolejne wszystkie lata są za darmo. Dokładnie. Jeśli dokładamy fotowoltaikę, więc może tak trzeba do tego podejść, trzeba to po prostu policzyć, ale jak zawsze będę powtarzał, pewnie do, jak to mówią brzydko, do, no nie będę może brzydko mówił, bo YouTube się będzie gniewał, ale do śmierci będę powtarzał, no każdy musi liczyć sam, no bo ktoś jest na nowych zasadach, ktoś jest na starych zasadach, ktoś może mieć fotowoltaikę, ktoś nie może, ktoś jeździ po mieście, ktoś w trasie, a ktoś w ogóle nie jeździ, a komuś wyjdzie na tani taksówką, więc no każdy musi przysiąść i policzyć sam. Gdybym miał takie auto, żebym potrzebował takiego auta, no po prostu bym dołożył fotowoltaiki i tyle. I zapomniał o tankowaniu, zapomniał o serwisowaniu, bo praktycznie przeglądy co rok, no to to jest jakiś tam drobiazg w porównaniu do tego, co się robi, gdy się jeździ dużo autem spalinowym. No i dojeżdżamy do Nowego Targu, po prawej Zadyma. Podobno dobre tam jest jedzenie. Dajcie znać w komentarzach, bo ja tam nie byłem. A jak ktoś był, to niech da znać z pierwszej ręki, czy dobrze to można zjeść. A ja jeszcze mam takie pytanie do Ciebie, Sebastianie. Jak sądzisz, dla kogo to jest auto? No bo to na pewno jest jakaś specyficzna grupa docelowa, która akurat takiego elektryczka sobie wybierze, nie? Dla kogo to jest auto? Twoim zdaniem? Głównie dla firm, dla małych i średnich przedsiębiorców albo osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które no jednak większość czasu poruszają się po mieście. No bo to, o czym zaczęliśmy rozmawiać wcześniej, co sobie gdzieś tam przeliczaliśmy na kilowatogodziny, na konkretne kwoty, w trasie to nie będzie miało takiego uzasadnienia. Inaczej to auto będzie się zachowywało w mieście. Mamy bus pasy, z których możemy korzystać, mamy darmowe parkingi, więc wszędzie tam, gdzie tworzą się strefy czystego transportu, mamy dodatkowe korzyści właśnie z posiadania samochodu elektrycznego. Więc nawet jeśli nie zaoszczędzimy na paliwie, no bo jak ktoś będzie w firmie ładował, to w firmie ten prąd też jest gdzieś po 2 kWh, więc no jakiś tutaj rewelacji nie będzie, no bo to może być rzędu 40 zł za 100 km ładując na firmowym drogim prądzie. Natomiast no zaoszczędzi choćby na czasie, na parkowaniu, na serwisie. Więc jeśli mu takie zasięgi codziennie wystarczają, to na pewno jest to auto, które uważam godne rozważenia. Do tej pory mieliśmy takich dostawczaków sporo z grupy Stellantisa, no teraz do tego grona jeszcze doszedł Nissan Townstar. Mi się tym autem bardzo, bardzo przyjemnie jedzie. Także no dla każdego coś innego. Każdy musi przejechać się, zobaczyć, poczuć, zobaczyć, czy mu takie auto odpowiada. Ja tutaj generalnie lubię Nissany, czego nie będę ukrywał. No i uważam, że to jest kawał jednak fajnego samochodu. Szczególnie jak na lekkie auto dostawcze. No, znaczy tu w ogóle nie czuję, że jadę dostawczakiem, tak po prawdzie. No tak. Poza tym, że więcej widzę, bo wyżej siedzę, to resztę to jest jak normalny samochodzik. Całkiem się to zbiera. No wiadomo, że tutaj gdzieś do takich miejskich prędkości, bo powyżej 50-60 to już nie ma no, takiego nie ma rwania, efektu. Ale tak po mieście to naprawdę chcę to jechać. Auto małe, zwrotne. Wszędzie się zmieści, zapomnę. No zwłaszcza w tej wersji L1, nie? Tak. W tej tak, krótszej. No bo to dłuższe to już prawie 5 metrów. To już jest, tak, to już jest kawał samochodu. Tutaj widzę nad nami budowa troszkę przystopowała. Czekają na wiosnę pewnie. No i zjechaliśmy w Chabówce. Z góry przed nami widzicie Stelvio. No niestety na zakrętach to Stelvio nam blokowało drogę, bo po zakrętach tak Nissan dobrze się prowadził, że ja bym jechał szybciej niż ta Stelvio przed nami. No i jesteśmy teraz na maksymalnej rekuperacji, czyli B3. No jadąc po tych serpentynach tutaj w dół do Rabki, zauważyłem, że no nawet na B3 ta rekuperacja bardzo słabo odzyskuje energię. Gdzieś tu maksymalnie 32 kW. Zauważyłem, jak docisnąłem hamulec, to 40 parę.
to jest zdecydowanie za mało. Ja bym chciał troszkę większą, bo skoro potrafi ten silnik oddać 100 kW, to i powinien rekuperować 100 kW, no ale z jakiegoś powodu nie jest tak to ustawione, także tutaj taki minusik dla Nissana. No i dojeżdżamy do Myślenic z wynikiem 18,8 kWh. Tutaj jechałem tak głównie z prędkościami, no tak jak można, no teraz jadę 90, tak jak można było to 120. I tak powiem, że taka optymalna prędkość przelotowa to jest około 90, bardzo wtedy się jedzie przyjemnie. Natomiast no nie jest to auto stworzone na jakieś szybkie trasy, bo przy takich 120 mamy już duży hałas, duże odczucie takiej prędkości. No zdecydowanie trzeba wiedzieć, do czego to auto jest. I jak pod tym kątem na niego patrzymy, to jest naprawdę fajnie zrobione, bo przyjemnie mi się nim jedzie. Przyjemnie, zdecydowanie. Dzisiaj kolejne auto w teście, które pomimo automatycznej klimatyzacji robi tak, że raz mi jest za ciepło, a raz mi jest za zimno. Może nie ma jakiegoś dramatu, ale taki efekt zaobserwowaliśmy. A druga tutaj taka obserwacja, to uważam, że jak na takiego dostawczaka, to bardzo fajnie grające audio. No nie jest to jakieś oczywiście wysoka półka, ale bardzo przyjemnie to się słucha, takiej muzyczki sobie tam w tle grającej. Także fajnie, że dali takie jakieś w miarę przyzwoite głośniczki. Co tu jeszcze na takie krótkie podsumowanie? No, bardzo przyjemny samochodzik. W akumulatorze mamy jeszcze pół baterii, a nie startowaliśmy na pełno. Zużycie na razie to 19,2, pomimo tego, że z powrotem jechaliśmy troszkę szybciej. Były lepsze warunki, a poza tym no, chciałem zobaczyć, jak to się zachowuje przy wyższych prędkościach z mojej czystej ciekawości. No i co tam, no? Auto jak auto. Jedzie, robi co ma robić. Jak na takiego dostawczaka, jak na warunki zimowe, uważam, że całkiem rozsądne zużycie, jakieś tutaj średnie, troszkę wyjdzie powyżej 20 kWh, licząc w dół i w górę. No i skręcamy na Radziszów, czyli jedziemy do Skawiny, żeby zrobić naszą trasę testową, dokładnie taką samą w drugim kierunku. No i Sebastianie, powiedz mi, gdzie to auto można przetestować? Bo ja tam zawsze wszystkim mówię, żeby przetestowali, to skąd to auto do nas przyjechało, gdzie to auto stoi na co dzień? Przetestować auto możesz albo możecie, drodzy Państwo, w jednym z naszych 8 salonów. Mamy 2 salony w Krakowie, mamy w Dąbrowie, w Chorzowie, w Sosnowcu, w Bielsku Białej, w Warszawie i w Poznaniu, więc jeśli ktoś z Was ma życzenie, ochotę zapoznać się z autem bliżej, przejechać się, zobaczyć jak się sprawuje w praktyce, to zapraszamy do któregoś z naszych salonów, chętnie odpowiemy na pytania ewentualne, jeżeli się pojawią, chętnie doradzimy. Spróbujemy pomóc. A ile macie fizycznie takich aut testowych i gdzie one stoją? Każdy z naszych oddziałów ma taki samochód, więc po wcześniejszym się umówieniu na taką jazdę no, można ją po prostu odbyć. Mhm. Czyli w każdym z tych 8 salonów możesz taką jazdę odbyć, pod warunkiem, że się oczywiście ktoś umówi wcześniej. No tak, tak, tak. Zawsze trzeba się wcześniej umówić, no bo wiadomo, że te samochody jeżdżą, są użyczane do testów. Czy czasem na jakieś Zakopane pojadą. No. Na przykład. No dobra, to już wiemy, gdzie można takim autem się przejechać, a ja będę polecał się przejechać, jeśli ktoś rozważa takiego dostawczaka, czy jakiegokolwiek dostawczaka, to myślę, że gdy pozna jego tutaj możliwości, a myślę, że takie zimowe możliwości to jest jakieś 200 km, letnie pewnie będą większe. Jeśli takie parametry komuś odpowiadają, to warto spróbować, bo no może się okazać, że w przeciągu kilku lat zaoszczędzi masę pieniędzy na paliwie, parkowaniu, serwisie, a do tego będzie miał miłą, fajną jazdę, bo naprawdę po mieście to jest auto petarda. Tutaj ta trakcja bardzo dobrze działa, jakieś włączenie się do ruchu. No, kilka razy tu przetestowałem, co to auto potrafi. Naprawdę sprytne, takie miejski samochodzik. No warty zastanowienia się, warty uwagi na pewno. No i popatrzcie, jesteśmy pod Janem w Skawinie. Myślałem, że będziemy na 15, a jesteśmy na 14.33. Trochę mi się tym autem chyba za dobrze jechało i trochę chyba za szybko nim jechałem. Także zaraz Wam jeszcze pokażę, jakie tu zużycie zrobiliśmy, no bo dzisiaj nie zrobiłem wyniku, jadąc w dół, 19 kWh, ale naprawdę bardzo dobrze auto się prowadziło, bardzo się fajnie jechało, no i jechałem generalnie tyle, co można. To może co, Sebastianie, jak nie masz nic przeciwko, to byśmy dali jakiś kontakt do Ciebie, jakby ktoś chciał konkretnie z Tobą się umówić na jazdę, czy coś o tym samochodzie dowiedzieć, to z chęcią proszę dzwonić, pytać, postaram tak się pomóc, doradzić. To tak będzie mógł mieć jakiś kontakt bezpośredni. A ja co? A ja na koniec, jak zawsze, bardzo dziękuję za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć! Cześć wszystkim, dziękuję.
to ładuje się z przodu, ale jakby ktoś chciał przerobić na LPG, no to tutaj jest klapka. Myślę, że można by tu gaz zaadoptować.